Witajcie moi kochani, z tej strony Kaszer, to jest kolejny odcinek z Dark and Darker, Droga Wojownika. Moi kochani, siódmy level już nasz wojownik posiada, dodałem sobie jednego perka, tutaj, żebyśmy szybciej się poruszali w naszej zbroi. Jest to dosyć przydatne, no bo nasz wojownik jest dosyć wolny, ale bez przedłużania, to jest nasz secik, zaczynam. O, co to za naszyjnik? Will, to nas nie interesuje za bardzo, to dla magów. Psychical Damage Reduction. Dobra, jak jest, to bierzemy, czemu nie? Start. Co to będzie za mapa teraz? Forgotten Castle. Okej. Okay. Myślałem, że znowu zaczniemy od zimy i będzie problem z przeżyciem przez pierwsze pół minuty. No i jesteśmy. Ponownie w rozgrywce. W dungeonie. To za pokoiki jakieś tam świerszcze słychać za drzwiami. Sprawdźmy to. Dzień dobry. A, to te ważki cholerne. O, on strzela tym zielonym główienkiem, które truje. To dużo nie zabiera, ale jest denerwujące na pewno. O cholera, to jest czerwona ważka. To już nie tak fajnie. Jeszcze szkielet do nas idzie. Najpierw sobie tej ważki pozbędę, żeby... Cholera. Żeby nie przeszkadzała. I uleczymy się od razu. Pyk. Dobra. Fajne jest to kubo. Ono się nie... jakby nie kończy. Możemy go używać w kółko. A może nas leczyć, więc nawet jakbyśmy nie mieli potionów, to na mobach możemy się uleczyć. Spear. Ciekawa broń. Ale szara, więc nie biorę. Czy tam biała. Dobra, nie będę się teraz skupiał na rozwalaniu tych wszystkich beczek i tak dalej. Spróbuję po prostu pozdobywać coś ze skrzynek i pozabijać moby, bo jak rozwalam te beczki, to trochę się schodzi. Dobra, opa, uciekliśmy, nic nie widzę kompletnie. Rzućmy tu pochodnie. Jeden cios jeszcze, obrona, cios i cios, oj, nie zdążyłem właśnie, to jest ten action speed. Jeżeli byśmy go mieli troszkę więcej, cholera, to byśmy zdążyli zaatakować. No ale dobra, zaraz sobie Q znowu użyję i będziemy mieli znowu HP. It's arming kit, myślę, że tego nie użyję, ale można wziąć. Oho, lipka, ja pierdzielę, zawsze dostanę zawału przy tym cholernym mimiku, no. On jest strasznie szybki. Zginiesz czy nie? Zginął, dobra. Spodenki. Lepsze armorowo, ale... nie miało żadnych bonusów, to sobie darujemy. Już więcej mimików mi nie potrzeba. Ale jesteśmy znowu na tej samej mapie, co w ostatnim odcinku. Też nic ciekawego. Przydałoby się poznać mapę, bo w ogóle jej kompletnie nie znam, a wiem, że co każde wyjście mapa jest ta sama, więc przydałoby się jej nauczyć. Znaczy są trzy mapy, ale ogólnie no nie ma tak, że pokoje są losowane. Tak jak myślałem, że to jest zrobione i powinno w sumie być tak zrobione, fajnie by było. Psychical damage, dobra, takich rzeczy nie biorę. A co to? Gdzie nas to zaprowadzi? Dzień dobry. Można tutaj, do państwa. Czy tu jest jakaś pułapka? O, nawet na strzał padł. Kielich. Nie wiem, czy jego da się w głowę trafić, wtedy więcej zadaje, bo... tak, raz go mam na strzałę, raz nie. Ciekawe. Chem. 27, will, luck. Nic ciekawego. Jak wbiję 20 level, to zaczniemy sobie chodzić na te trudniejsze mapy, gdzie są elitarne moby. 22. Można by to wziąć, bo ma strength. Jak to się czyta? Strange? Strange zawsze czytałem, ale to jest strength. Dobra, nie chcę tego. Jak zaczniemy chodzić na tamte mapy, to tam są trudniejsze moby. Nightmare'owe i elitarne chyba. I takie czerwone i niebieskie.
To jest fajne. Zamiast tego. Dodatkowo jest tam o wiele lepszy drop. Na przykład niebieskich itemów co chwilę wypadają. I coś tam jeszcze było, ale to zobaczycie jak wbijemy 20 level. A myślę, że będzie to dosyć prędko. Bo te levele tutaj szybko się wbijają. I wychodzimy z drugiej strony. Mógłbym po prostu biec i szukać ludzi i próbować ich zabić, a ludzie najczęściej tutaj wchodzą z jakimiś chorymi ekwipunkami. Ale może jak nauczę się lepiej bić tym falchionem, bo jak na razie to wychodzi dobrze, ale jeszcze nie rewelacyjnie. Wiem, że pewnie pooglądalibyście chętniej PvP niż takie bicie mobków, ale wiecie, od czegoś trzeba zacząć oczywiście. Czego na strzała zdjąłem? Okej, nie mam więcej pytań. Bardzo mnie to cieszy, bo normalnie je zdejmuję na 2 strzały każdą bronią prawie. Bo jeszcze nie byłem, nie kojarzę tego miejsca. A, kojarzę, okej. Tam na dole są takie trujące mumie. Jakieś szkielety, dobra, powolutku. Tak. O, patrzcie, teraz nie potnę na jedno uderzenie. Ciekawe to jest. Gdzie ty jesteś, gościu? Tutaj. Lisek jakiś? Lisek chytrusek? Okej. No, można by w sumie miksturki użyć. Czemu by nie? Jednej. Czy tu coś lata? Chyba nie. Oho, jeszcze jeden, patrzcie. Dobra, spróbuję tego kół użyć, bo może teraz... Tak, teraz szedł na strzała i dzięki temu się uleczyliśmy. O, Lion's Head Chest. Nie wiem jak to działa, czy my musimy po prostu mieć jakiś klucz, czy wybić moby, które są dookoła, żeby móc otworzyć taką skrzynię. Bo też jest taka szansa. Bo czasem to jest otwarte, czasem to jest zamknięte. Zależy, jak leży. Dobra, rzucę pochodnie i tu będą te mumie. O, właśnie. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra, nie zdążył błąka puścić. Jakby puścił to, to by za nami biegało ciągle. Agility, czy ja potrzebuję agility? Czy agility daje szybkość chodzenia? Gdzie to było? Tutaj 80... O Jezu, jak my malutko tego mamy. Powinno być około 100. Czy jak ja zdejmę te spodnie? Tak, agility daje szybkość chodzenia. No to, to nie. Troszkę się agility przyda. Na pewno. Czy tu będzie jeszcze ktoś? Dzień dobry. No cholera. Zdążyłem w ostatniej chwili dosłownie. 27. Coś tu strasznie hałasuje. O cholera, ile ich tu jest. Fajnie by było jakbyśmy dostawali... O nie. Jakbyśmy dostawali takiego expa pokazanego tutaj. Za zabicie każdego moba. To by motywowało do zabijania po prostu. Ich po kolei wszystkich. Że wbijamy level. Cholerka. Wbijamy level zabijając te wszystkie moby. Dobra, leży. Czy ja teraz to mogę otworzyć? Łup, niestety nie. Tam są chmury, więc tam nie wejdę jeszcze. Musimy poczekać, aż to zniknie. 6 minut zostało do końca, tak? Dobrze. Weźmy sobie to, co z nich wypadło. Okej. Dobrze, że są podświetleni przynajmniej, bo tak co? W tej ciemności bym ich nie zauważył nawet. Dobra. A tu co jest? O, skrzyneczka. Pięknie. Vigor i Action Speed. Dobra, załóżmy. Będę trochę wolniej. A nie, 94, patrzcie, to jakoś nie spadło mocno. Weźmy sobie tego Mace'a, bo Mace'ami też się fajnie bije. No to podmienimy. To na Mołotowy. Te Mołotowy są bardzo fajne, jak się bijecie z kimś na PvP. Możecie odciąć mu drogę ucieczki, albo po prostu sami się odciąć od niego.
Dobra, muszę jakieś schody znaleźć, bo tak to się źle skończy. Ile tu jest pułapek? Kuźwa. Ile tu jest pułapek? Można te mumie zabijać pułapkami. Tu jest czerwone wyjście, ale to nie jest wyjście z mapy, tak wam od razu powiem. Tylko to jest wejście na kolejny poziom. Taki demoniczny, trudniejszy, gdzie są potężniejsze moby i coś jeszcze, ale nie wiem co. Nie wiem właśnie, czy tam nie ma bossów przypadkiem do pokonania. 4.30 zaczęła się czerwona strefa. O, fajny hełmik. Dobra, wezmę go. Plus 3 HP. Nie, tego nie. Dobra, musimy iść szukać już wyjścia, bo tak to źle to się skończy dla nas. Tędy? Możemy iść tędy. Czy ja tędy przejdę? Hop! Tak jest. O cholera! Też nie mogę wejść, tam jest jakaś fajna skrzynka złota. Tu trzeba będzie kiedyś przyjść, ale jak będziemy mieli więcej czasu, tu jest wejście. To jak to wejście otworzyć? Gdzieś jest włócznia, ta włócznia. Gdzieś jest dźwignia pewnie, ale nie mam teraz czasu na jej szukanie. Tam też skrzyneczka. Kurde, poszedłbym po to, ale nie, no musimy to olać na razie. Spadam stąd, trzeba znaleźć wyjście. To jak najprędzej. O, cholera, coś nas goni. O, to tylko zombiaczek. Zaraz zamkniemy za sobą drzwi. I problem... Oho, problem zniknie. Kurde. Wow. Tyle strzał na raz, kolego. Tak to się nie bawimy. Aż kolejnego potiona muszę łyknąć. Ostatnia skrzynka i biegniemy. Bo to już jest przesada z czasem. Ewentualnie mam jeszcze E, guziczek. Czy ja tędy przejdę w ogóle? Przejdę, ale pewnie będą to moby wszędzie. Cholera. Tu są pozabijane. Nie mam jak się tam dostać kompletnie. Nie no, tędy nie będę wracał przecież. Zabiłem dopiero szkieleta. O ja pierdziele. Dobra, idziemy w takim razie w inną stronę. Tędy się nie potrafię niestety wydostać. Tutaj. Lewy górny róg nas interesuje. Lewy górny róg, czy tu jest wyjście? Jestem ciekaw w ogóle, gdzie są wyjścia na mapie. Powinienem sobie odpalać. O cholera. Odpalać taką mapkę. Kurwa, nie umarła strzała. No tak to byśmy się uleczyli. Uuu, to jest obszarowe. Dobra, weźmy to. Tak, leć kolejny pająk. Cholera, 2 minuty niecałe. To jest naprawdę mało. Naprawdę mało. Po co ja to zbieram? Powinienem się skupić na wyjściu. A tu nie ma wyjścia. O, matko bosko. Wow. Nie strasz mnie. Cholero jedno. O! Dobra, odpalam E. I wychodzimy tędy, biegniemy w prawo tunelem. Oj. Już jesteśmy wolniejsi nawet. Cholera, minuta 24. Nie zdążę. Nie ma szans. Nawet nie zamykam drzwi za sobą. Po prostu biegniemy. Ile sił w nogach. Nix. Stąd przyszliśmy. Nie wiem, czy to było jakieś wyjście, chyba nie. Cholerka, dobra, biegniemy. Jest jakieś wyjście. Coś tam widnieje. Coś tam jest, mam minutę równo. Dążymy? O cholera. Cholera, cześć. Przebiegnę obok ciebie, pozwól. Tędy. Tam są schodki, mam nadzieję, że nie są zawalone, bo będzie problem, naprawdę. Chyba jest okej. Jest. O matko, moi drodzy, to było trudne. Ktoś tutaj widzę, że wszedł na kolejną mapę. Na tą czerwoną właśnie. Ale tamte już jaja się zaczynają. Jeżeli wiecie, co tam jest, to dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekaw. My mamy już 9 level. I to będzie na tyle w tym odcinku. 18 minutek znowu. Bardzo fajnie. Trochę mniej może. No, tak więc... Może jeszcze się z wami nie będę żegnał? Sprzedamy sobie to? Nie, pożegnam się z wami i będę to robił poza odcinkiem, bo nie ma w tym nic ciekawego. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnej przygodzie Drogi Wojownika. Na razie.